ostatnich dniach lutego 2024 roku cena spot złota momentami spadała poniżej poziomu 8050 zł za uncję. Było to trochę powyżej moich ówczesnych limitów zakupowych na większe monety, ale jednocześnie byliśmy na tyle blisko newralgicznego poziomu 8000 zł, że włączył mi się alarm zakupowy i przeglądałem oferty dealerów, czy aby nie ma u nich jakichś ciekawych promocji lub rabatów na mniejsze walory. Jednocześnie w tym samym momencie cena spot srebra wciąż znajdowała się wyraźnie poniżej 90 zł za uncję, a przez to najtańszy bulion wciąż można było wtedy kupić za około 103-105 zł, a to była bardzo dobra cena, która tym bardziej skłaniała do poszukiwań. Najciekawsze promocje na złoto i srebro znalazłem wtedy we francuskim sklepie Acheteur Argent, w którym zakupy robię od ładnych kilku lat. To dobry sklep z bogatą ofertą i konkurencyjnymi cenami. Jedyną poważną wadą jest koszt przesyłki, który wynosi 28 euro. Nie opłacają się tam więc małe zakupy, ale na szczęście właśnie w tym czasie miał on ciekawą ofertę zarówno na walory złote, jak i srebrne, było więc co wrzucić do koszyka. O srebrze opowiem Wam przy innej okazji, teraz skupię się na dwóch złotych monetach, które trafiły wtedy do mojego zbioru. Był to dość szczęśliwy strzał, bo nie dość, że walory były ciekawe, a ceny na nie bardzo dobre, to jeszcze okazało się, że zdążyłem z zakupami przed rajdem w górę, który na metalach zaczął się właśnie 28 lutego i od tego czasu doświadczaliśmy wzrostów sięgających ponad 20%. Wierni widzowie mojego kanału wiedzą, że regularnie co roku dokupuję brytyjskiego suwerena. W efekcie mam roczniki od 2019 do 2024, a także wiele monet historycznych, w przypadku których starałem się zebrać po choć jednym z wizerunków wszystkich poprzednich władców Wielkiej Brytanii, cofając się do królowej Wiktorii włącznie. W moim zbiorze brakowało mi jednak dość nowego waloru, a mianowicie suwerena z lat 2009-2015, na którym na awersie widniał wizerunek Elżbiety II projektu Jana Rank-Brodleya. Rewers był już tradycyjny i widniał na nim święty Jerzy walczący ze smokiem, zaprojektowany przez Benedetto Pistrucciego. I właśnie taki walor z rocznika 2013, w którym w wersji bulionowej ukazało się ponad 261 tysięcy suwerenów, znalazł się w promocyjnej ofercie francuskiego sklepu. Nie wahałem się zbyt mocno i wylądował on w moim koszyku zakupowym. Widzicie go właśnie w moich rękach, a ujęcia makro pozwolą nam ocenić jego jakość. Niestety nikt się z nim nie pieścił. Na awersie twarz królowej ma sporo przetarć, rysek, kropek i na dodatek jest miejscami usiana drobną kaszką. Lustrzane tło pokazuje podobne mankamenty oraz jedną dorodną rysę po prawej stronie. W przypadku rewersu jest bardzo podobnie. Przetarcia i rysy najmocniej rzucają się w oczy na korpusie rumaka, którego dosiada święty Jerzy. W tle mamy sporo kropek i rysek, a w górnej części monety kilka poważniejszych ubytków. Zastanawiam się, czy moneta wyszła w takim stanie z mennicy, czy ktoś się później tak sfatygował. Trzeba pamiętać, że to produkt Royal Mint, więc pierwszy scenariusz nie jest wcale taki mało prawdopodobny. Przecież najnowsze produkty tego producenta potrafią wyglądać podobnie źle. Niemniej to wciąż bulion i z takimi rzeczami w jego przypadku należy się czasami po prostu pogodzić. Podobnie jak w przypadku suwerenów, gdy nadarzy się dobra okazja, kupuję złote monety z Łacińskiej Unii Monetarnej, i tutaj także staram się urozmaicać zbiór, wrzucając do niego różne wizerunki władców. Oczywiście nie przesadzam z ceną, to nie ma być kolekcja numizmatyczna. Cena ma być wciąż bulionowa i premia na tych monetach ma wynosić małe kilka procent ponad cenę spot. Warunki te spełniała inna moneta, będąca w ofercie Acheteur Argent, a mianowicie włoskie 20 lirów, które swoimi parametrami odpowiada walorom o nominale 20 franków, emitowanym we Francji, Belgii czy Szwajcarii. Mamy tutaj więc do czynienia z monetą o wadze 6,45 g, wykonaną ze złota próby 900 i mającą średnicę 21 mm. O ile młodsze 20-lirówki miałem już w swoim zbiorze, tym razem w dobrej cenie udało mi się ustrzelić mój obecnie najstarszy walor, bo pochodzący z 1834 roku i prezentujący na awersie głowę Karola Alberta Sabauckiego. Tak naprawdę moneta formalnie nie pochodzi z Włoch, bo królestwa tego wtedy jeszcze nie było na mapie Europy, a proces jego zjednoczenia rozpoczął się dopiero w 1859 roku. Emitentem prezentowanego waloru jest więc Królestwo Sardynii, a na awersie widzimy króla tego państwa w latach 1831-1849,
czyli wspomnianego już Karola Alberta. Dopiero jego syn, czyli Wiktor Emanuel II, zostanie następcą tronu Sardynii, a jednocześnie pierwszym królem zjednoczonych ostatecznie w 1861 roku Włoch. Awers prezentuje niekoronowaną głowę Karola Alberta otoczoną łacińskim napisem z tytułem króla i rokiem emisji u dołu. Na rewersie mamy ukoronowaną tarczę herbową rodu Sabałuckiego otoczoną gałęziami dębu. U dołu znajdziemy nominał oznaczony L20. Projektantem obu stron monety był Giuseppe Ferraris. W roku 1834 walor o nominale 20 lirów biły mennice w Turynie i Genui. Pierwsza wybiła ponad 260 tysięcy sztuk, a druga ponad 133 tysiące. Mój walor pochodzi z mennicy w Genui, o czym świadczy kotwica obok nominału. Trafiła mi się więc rzadsza moneta z tego rocznika. Jeśli chodzi o jakość, to nie miałem specjalnego wyboru. Cena była bardzo dobra, ale wiązało się to z tym, że sklep przysyła do mnie losowy stan. A przy tak starym walorze stan ten jest przeważnie przeciętny i mi nie trafił się żaden wyselekcjonowany rarytas, o czym możecie przekonać się oglądając zdjęcia makro. W szczególności na twarzy króla odcisnęło się jakieś dziwne kółko, które szpeci monetę. O wytartych najwyższych częściach reliefu i mnóstwie rys oraz drobnych uszkodzeń w tle nawet nie warto już wspominać. Pozostajemy w temacie złotych monet o nominale 20 lirów, ale tym razem zmieniamy rok emisji na 1881 i miejsce zakupów, bo z francuskiego sklepu przenosimy się do doskonale znanego polskiego dealera o nazwie Metal Market, który ma też strony o nazwie Metale Lokacyjne i Wyroby Mennicze. Oferta tego sklepu jest ogromna i bardzo często trafiają się tam ciekawe promocje oraz rarytasy. Tak było we wrześniu 2023 roku, kiedy to na stronie sklepu pojawiły się złote monety o nominale 20 lirów z podobizną króla Włoch Umberto I z rocznika 1881. To jeszcze nic specjalnego, bo Metal Market bardzo często ma w swojej ofercie i to w bardzo dobrych cenach walory z łacińskiej unii monetarnej. Unikalne natomiast było to, że oferowane monety znajdowały się w slabach renomowanej amerykańskiej organizacji NGC i miały dość wysokie jak na walory obiegowe noty MS62 i MS63. Jeszcze ciekawsze było to, że sklep nie potraktował ich jak walory stricte numizmatyczne, bo ich ceny były od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych wyższe niż najtańszych losowych roczników i stanów 20-frankówek. Mówiąc inaczej, dopłacając około 20 zł, mogliśmy mieć 20 lirów w menniczym stanie z notą MS62, a dopłacając około 40 zł, mogliśmy nabyć jeszcze wyższy stan MS63. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś wyjątkowym unikatem. W przypadku rocznika 1881 wszystkich 20 lirówek ocenionych przez NGC jest równo 669 sztuk i najwięcej, po ponad 200, jest właśnie dla not MS62 i MS63. Mniej spotykane walory mamy z notą MS64, gdzie jest ich już ponad 70, a z prawdziwymi unikatami mamy dopiero do czynienia w przypadku prawie nieskazitelnych walorów ocenionych na MS65 i MS66. Takich walorów jest już jednak w sumie tylko 15. Nie zmienia to faktu, że dopłacając niewielką kwotę małych kilkudziesięciu złotych, a więc stanowiącą około 2% całkowitego kosztu, zamiast losowej monety z losowego rocznika w losowym stanie otrzymywaliśmy walor mniejszy oceniony przez najbardziej renomowaną organizację tego typu na świecie. Trzeba też pamiętać, że koszt takiej oceny w NGC w przypadku wykupienia u nich abonamentu wynosi ponad 20 euro, a w przypadku zamawiania takiej usługi poprzez pośrednika dla monet złotych o tej wartości ceny zaczynają się od 40 euro i często musimy zlecić wycenę kilku walorów naraz. Jeśli chodzi o jakość, to trudno na ten temat dyskutować, bo mamy jawną ocenę od NGC. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby rzucić okiem na nasze zdjęcia makro, choć tym razem monecie będziemy przyglądać się poprzez plastik. Jak widać, stan MS62 nie oznacza monety całkowicie pozbawionej wad. Przetarć i ciemniejszych rysek tam nie brakuje. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że najwyższe partie monety są widoczne bardzo wyraźnie i nie zostały wytarte. Natomiast w tle widzimy sporo prawie dziewiczych obszarów, w których możemy dopatrzeć się charakterystycznego meszku menniczego, typowego dla monet, które nie gościły w obiegu albo były w nim bardzo krótko. Ze złota przechodzimy do platyny. Kolejny spory dołek na tym metalu skłonił mnie do następnych zakupów i nabycia jeszcze jednej uncji.
Zamówiłem najnowszy rocznik platynowego Kangura od Perfmint i zapłaciłem za niego tylko 4150 zł. Ostatni raz za platynę płaciłem taniej w 2019 roku, kiedy to miałem na niej trójkę z przodu. A rocznik 2024 australijskiego Kangura jest ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, mennica w Perth świętuje swoją 125. rocznicę powstania, więc zamiast tradycyjnej literki P daje w tym roku symbol P125. Po drugie, jest to pierwszy rocznik bulionu, w którym na awersie mamy wizerunek nowego króla wspólnoty brytyjskiej zaprojektowany przez Dana Thorna. Warto jeszcze nadmienić, że w walorach platynowych mała literka P, która ma utrudnić życie fałszerzom, nie znajduje się wewnątrz liter, ale pod napisem. W tym przypadku pod drugą literą A ze słowa kanguru. Nad jakością bulionu nie ma co specjalnie się rozwodzić, ale i tak rzucimy okiem na nasze zdjęcia makro. Rewers wygląda bardzo dobrze. Nie widać poważniejszych ubytków ani większych rys. W mateowym tle widnieje tylko kilka ciemniejszych kropek. W przypadku awersu jest nawet jeszcze lepiej. Matowe tło wygląda dobrze i czarne ubytki są tam drobne, a jednocześnie nieliczne. Słaba kaszka i małe kropki są widoczne na półlustrzanej twarzy króla, ale nie jest to nic poważnego. Jakość monety, jak na produkt bulionowy, jest więc bardzo dobra. Kolejne dwa walory, które chciałbym Wam zaprezentować w tym materiale, to produkty jeleniogórskiej firmy Germania Mint, które zostały mi przesłane do oceny i recenzji. Tym razem mamy dwie sztabki. Pierwsza z nich to drugi walor serii Goddesses. Tym razem ukazano nam Sigyn, czyli żonę Lokiego, boga ognia, śmierci i kłamstw. Jak podaje producent na swojej stronie internetowej, Sigyn stanowiła przeciwieństwo swojego męża. Pomimo jego niezliczonych psot i niechlubnych czynów, Sigyn pozostała niezłomnie lojalna i oddana aż do samego Ragnaroku. Była nie tylko jego towarzyszką życia, ale także wsparciem w najtrudniejszych chwilach. Jednym z najbardziej znanych gestów jej oddania było trzymanie misy nad jego głową, aby chronić go przed kroplami jadu, które spływały na niego z węża. Jej postawa symbolizuje cierpliwość, poświęcenie i stałość wobec bliskich, nawet w obliczu niebezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku pierwszego waloru, mamy do czynienia ze sztabką wadze 2 uncji, wykonaną ze srebra próby 4 dziewiątek. Jej wymiary to 40 na 25 na 7,5 mm, a nakład wynosi tylko 999 sztuk. Każda sztabka ma swój indywidualny numer i jest sprzedawana wraz z certyfikatem wyposażonym w hologram oraz w specjalnym czarnym pudełeczku. O ile pierwsza bogini z serii, czyli Freya, miała wstawki koloru krwisto-czerwonego, w przypadku Sigyn dominuje kolor zielony, który został użyty do pokolorowania misy, naszyjnika, ust i diademu kobiety. Projekt znów jest świetny, zachowuje stylistykę wprowadzoną na początku serii i bardzo dobrze wpasowuje się w moje gusta. A wydaje mi się, że nie tylko w moje, bo pierwsza sztabka z serii rozeszła się jak ciepłe bułeczki i bardzo szybko pojawiła się na rynku wtórnym, na którym ludzie nie wahali się płacić za nią nawet ponad 1000 zł. Seria okazała się tak dużym sukcesem, że bardzo szybko znalazła naśladowców i podobne sztabki pojawiły się w ofercie innych producentów. Sama Germania poszła za ciosem i już zapowiedziała kolejną sztabkową serię ukazującą tym razem germańskich bogów. Na pierwszej z nich pojawi się Baldur, syn Odyna i Frigg, bóg światła, piękna, dobra oraz mądrości. Drugim walorem od Germania Mint, który chciałbym Wam zaprezentować, jest kolejna sztabka z serii Runy. Pokazywałem Wam już kiedyś runę Urus, teraz Germania podesłała mi Raido, czyli runę podróży, cykli życia i postępu. Wszystkie walory z tej serii mają wagę 1 uncji trojańskiej, są wykonane ze srebra próby 4 dziewiątek i mają nakłady wynoszące 2,5 tysiąca sztuk. Posiadają też antyczne wykończenie, indywidualną numerację, a wnętrze symbolu jest pokryte farbą, która świeci pod wpływem światła ultrafioletowego. Przesłana mi wcześniej runa Urus świeciła na czerwono, Raido natomiast świeci na seledynowo. Kupujący dostaje także certyfikat autentyczności, bawełniany woreczek oraz tekturowe pudełeczko. U najlepszych dealerów walor ten można nabyć w kwocie 279 zł, co biorąc pod uwagę wagę sztabki jest ceną całkiem sporą. To jednak walor premium o niskim nakładzie i sprzedawany z kilkoma atrakcjami oraz dodatkami, a więc jego cena nie może być stricte bulionowa. Czy warto za niego dać 279 zł? Musicie odpowiedzieć sobie sami, bo temat lanych sztabek, szczególnie z tych z wyższą premią, jest mi obcy. Takie walory są poza kręgiem moich zainteresowań. Podoba mi się jednak to, że Germania Mint stara się oferować produkty opisujące kompleksowo świat, który leży w kręgu jej zainteresowań.
Przecież jej flagowa seria monet prezentująca kobiecą postać Germanii i historię jej podróży prezentuje ostatnią Germanię przechadzającą się po starożytnym cmentarzysku, na którym widnieje sporo kamieni usianych takimi samymi runami, jakie widzimy na lanych sztabkach. Wszystko się więc ze sobą ładnie zazębia i osoby, które lubią tego typu tematykę, mogą być usatysfakcjonowane, wybierając oferty albo komplet walorów, albo to, co im odpowiada najbardziej. Ja osobiście preferuję monety i serię z Germanią na rewersie kolekcjonuję prawie od samego jej początku. Na dzisiaj to wszystko. Ostatnie wzrosty cen metali szlachetnych spowodowały, że przystopowałem trochę z zakupami. Nadal jednak zamierzam nabywać walory z kilku flagowych serii, które kolekcjonuję od długiego czasu. Dzięki temu wciąż będę więc miał Wam co pokazywać na filmach z nowościami i rozpakowaniami paczek. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.